Witam serdecznie na kanale Games for Lemmings. Dzisiaj zapraszam Was do gry na PC. Zagramy w On the Road. Będzie to mój pierwszy stream z nowego ustawienia mojego komputera. Zagramy sobie, tak jak już powiedziałem, w On the Road. Truck Simulator, dosyć fajna gierka. Troszeczkę inna niż Euro Truck Simulator, ale jest cały czas rozwijana, no i całkiem fajnie się to wszystko dzieje. Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście będziemy streamować dzisiaj w 1440p. Zobaczymy, jak to pójdzie. Robiłem już takie testy, ale się okaże, jak to będzie szło już na streamie publicznym. Już powinno to jakoś tam wystartować i prądzić, mam nadzieję. Zaraz w sumie sobie sprawdzę, czy to leci faktycznie w streamie publicznym. O, tutaj już mi pisze Sebastian, że nie działa. Na pewno nie działa, Sebastian? Nie widać mnie ani nic, nie ten. Sam sprawdzę na telefonie. Wejdę, dajcie mi chwilę, bo faktycznie może coś nie działać. Mam nadzieję, że tak nie jest, ale może być różnie. Że sobie po prostu kolega żarty robi z tym, że nie działa. Ale nie mówię, że tak nie jest. Czy inaczej, zaraz zaczniemy. Ja już troszeczkę pograłem w tą gierkę. Okej, okay, no coś mi tu wyświetla, że mam na żywo. Piszę telefon, żeby mi nie wyskoczyło. Nie, no dobra, jestem. Działa. Oko. Nie będę tutaj się bawił teraz telefonem. Dobra, słychać mnie powinno być, słychać z tego co widzę. Elegancko mikrofon wyłapuje. Dźwięk z komputera nie jest jakoś też zbyt wysoki. Szumi, bo ogólnie teraz w grze szumi. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie szumi niestety. Opcje oczywiście mamy włączony tryb realistyczny. W karcie graficznej mam troszeczkę pozdejmowane tam pewne rzeczy, ale to jest akurat mało istotne. Jedziemy w 1440. Akurat monitor tam ogarnia te 143, niby powinien mieć 4, ale już nie będę w to wnikał. No i oczywiście, jeśli chodzi o granie, na czym będziemy tutaj teraz jechać, to jest, tak jak mówiłem, Logitech G24 i Cytec Panel, tak? To jest dosyć fajna sprawa. Ustawiałem sobie tutaj guziczki. To jest taki panel od Farminga, ale na PC-ta można go sobie dowolnie poustawiać, bardzo fajnie. No i oczywiście dźwięki jakieś tam poustawiane. Czytamy moją firmę. Firmę już jakąś tam założyłem. Jest to jakiś tam Eurotranspol. Oczywiście jestem Staszek, więc jedziemy. Zdjęcia jakieś tam przypadkowe. Bazę główną, headquarters, mam w Berlinie. Gotówka to jest tam niecałe ponad 36 tysięcy euro. Że wczytam. Jestem obecnie ciężarówką w bazie. Na początku była jakaś zawiecha i nie chciało wystartować. No może, bo to wiadomo, musi to wszystko się ogarnąć, musi to przejść przez te kodeki i tego YouTube'a, także możliwe, że coś mogło się zwiesić. Mam nadzieję, że ogólnie jest mnie dobrze słychać i wyraźnie. Przynajmniej tak mi pokazuje OBS. Powinno być dobrze. No dzień dobry, wycieraczki wystartowały. No dobra, mam tutaj wszystko chyba tak, jak powinno być. Aczkolwiek coś, migałka nie działa. Guziczki działają, ale mi kamera nie obraca. Wiem dlaczego. Po chwilę przeskoczyło mi. Teraz powinno działać. Dobra. Odpalimy furę. Zanim pojedziemy, to oczywiście odpalimy tachograf, włożymy kartę, przełączymy się z odpoczynku na jazdę. 9 godzin jazdy. I tak nam w sumie mapka pokazuje, na razie ją wyłączę. Sekwencyjne, nie chcę sekwencyjne, chcę zwykłe. Wyjedziemy sobie stąd. Lecimy solówką. Za jakiś czas przeskoczę na tą większą, bo tam gdzieś większa stoi. No i na razie nie będę się bawił w pracownika.
Wrócimy sobie, jakiś transport zrobimy. Zatrzymamy się na chwilę. Przejdziemy. W ogóle nie mam jakiś pierwszy poziom. Nie wiem, zobaczymy co będzie dalej. Nie wiem, gdzie tu się za bardzo kupuje jakiekolwiek nowe ciężarówki czy jakieś przyczepy, naczepy. Tu stoi ta druga, większa. Jest to ciągnik z przyczepą do przewozu żywca, czyli świnek pewnie. A ja jestem na solówce. Zatankowany mamy. Niedaleko widzę, tu jest jakiś truck service. Truck service, gdzie byśmy pojechali? Gdzieś niedaleko. Magdeburg, ewentualnie na górę. Jakiś Ostok, czy coś tam się to tak nazywa. Ja zobaczymy. Na górę jest 3000, ale to kurczę daleko jakoś, tak, chociaż ja wiem, czy tam daleko. Zobaczymy, co mamy dostępnego. Dortmund, mamy Magdeburg niedaleko. Miodzie wszystko. Dzięki wielkie za informację. Nie, może byśmy do tego Magdeburga skoczyli ewentualnie. A jeszcze zobaczę w innych tych. To jest ten serwis. Dla brutto to już jeździłem zbyt często. Tutaj zobaczmy teraz. Berlin do Berlin. Jest tutaj też Magdeburg. Do tego Magdeburga skończymy. Pojedziemy chyba sobie do Magdeburga jednak. Więcej ładunków będę w stanie tu jest następne zabrać. A, lecimy do Magdeburga. Pozbieramy wszystko po kolei. Tu jest Magdeburg, lecimy z tym. Gdzie ja tu byłem? Tutaj byłem. Jest kolejny, dalej Magdeburg. O, 5000, ładnie, podoba mnie się to. I wszystko co zabieramy z jednego tego cały czas. Teraz jak my tu mamy? Ciężarem. Mamy 3 z kawałkiem. Tu mamy 3600. To jest coś z kawałkiem. Jeszcze coś małego możemy dobrać. Żeby nie przeładowany je. Dobra, niech będzie to. Powinno być ok. Dobra, pojedziemy. Na razie odbierzemy te wszystkie rzeczy. Więc lecimy. Kierunkowskaz, lecimy odebrać. No dobra, coś na temat gry. No, gierka ogólnie fajna. Podoba mi się to, że można wysiąść, tam podpisać się, że się odebrało albo dostarczyło towar, że otwieramy drzwi, podpinamy naczepy, tankujemy. Ogólnie, że można wysiąść z tej ciężarówki. Aczkolwiek liczę na to, że to się jakoś jeszcze bardziej rozwinie, bo na razie to jest takie jest, bo jest, ale fajnie. Jest to troszeczkę inny niż Euro Truck Simulator, ale to może z czasem, jak moderzy się za to wszystko wezmą, zostanie to jakoś odblokowane dla map, rozwijania i takich innych rzeczy, to może będzie więcej tego. Miasta są fajne, w miarę duże, aczkolwiek są bardzo podobne do siebie. Ale jest widać, tak jak teraz jesteśmy w Berlinie, no to jest widać tą wieżę. Inne jakieś takie te punkty zaczepienia w Berlinie, które możemy normalnie znaleźć. Ale fajnie by było, gdyby się dało jeszcze jeździć jakimiś dróżkami takimi pobocznymi, mniejszymi. Bo większość to jest po prostu autobahn i kita na następne miasto, jedzie się dosyć długo. Ale no, nie jest to... Światła, górę już nie widzę, ale z lewej strony jest strzałka w lewo. No to liczyłbym na to, że można gdzieś tam jeszcze sobie
pojeździć jakimiś pobocznymi ścieżkami, tak jak to w Eurotrucku, ale to już moderzy bardzo rozwinęli. Choćby nawet Promoc, chłopaki robią dobrą robotę. Mam też Eurotrucka, będę też oczywiście jeździł. Bawił się w symulatory, bo ogólnie po to zmontowałem peceta, żeby się bawić w większości w te symulatory. Coś tam sobie może postrzelam, ale bardziej mi interesuje kierownica, symulatory, zabawa w wożenie transportu ludzi, czy też no, przedmiotów. Wszystko zależy od gierki. Ale raczej w tym kierunku będę szedł, żeby się w to bawić. Bo na konsoli to już mi się troszeczkę przejadły te strzelanki, to wszystko. Chociaż no nie powiem, no, oczywiście będę wracał. Mam parę gier do przejścia, do dokończenia i tam jeszcze w plusie cały czas coś dają. Nie zawsze fajnego, no ale coś tam dają. Cokolwiek na PC to wiadomo, tak jak Epic Games teraz szaleje z tymi darmowymi gierkami, to też fajnie. Ostatnio choćby nawet był Kingdom Come Deliverance, która jest dosyć fajną gierką. Ale poczekaj, mam delikatną uwagę, żeby było widać kierownicę jak grasz, bo to było bardziej interesujące moim zdaniem. No powiem ci szczerze, dobra, spróbuję ustawić jakąś kamerkę, żeby też było może widać ten panel tutaj z tymi guzikami, tylko że musiałbym to jakoś z boku. Ale dobra, coś pomyślimy, bo jak na razie no to jest centralnie, widać jest mnie, nie widać kierownicy. Ale postaram się, żeby może coś tutaj zadziałać w tym kierunku, żeby faktycznie było widać tę kierownicę, tylko wtedy muszę bardziej chyba raczej z tyłu to zrobić. Albo ewentualnie drugą kamerkę może zamontować. Jedna tak centralnie na mnie, a druga... A, pomyślę, mam drugą kamerkę. Faktem jest to starsza kamerka PSI z tego, z konsoli, z trójki. Ale da radę. Ona tam 720 chyba nadaje. Podłączę, zobaczę jak to będzie działało. Kiedyś wiem, że był jakiś problem z tą kamerką, ale może teraz w dziesiątce będzie to lepiej chodziło. To ją bym dał gdzieś z tyłu ustawił. I jedno faktycznie byłaby centralnie na mnie, żeby było widać. A drugą byśmy dali na to, co tutaj się dzieje na mnie na pulpicie. Oczywiście bez wglądu na ten, na monitor, no bo to już tutaj bez sensu by było. Ale dobra myśl, dzięki, pomyślę nad tym. No, wracając do gry, no gierka jest spoko, no graficznie może nie jest to mistrzostwo świata, jeśli chodzi o budynki jest to jakaś tam tekstura po prostu. Za wiele się tutaj nie dzieje, no nie ma jakichś chodzących ludzi spacerujących, nie ma jakichś losowych wypadków, pogoda jest jaka jest. Wycieraczki to można włączyć albo i w ogóle ich nie włączać. Jeśli coś się dzieje na drodze, no to jest tak jak teraz tutaj, po prostu jakieś przewężenie, no, no fajnie, że coś takiego też jest. Ewentualnie zamknięte drogi, takie sprawy. Ale no mogłoby się dziać troszeczkę więcej. Ale no mam nadzieję, że twórcy będą tą grę rozwijać, nie porzucam jej, bo jest naprawdę no fajna, podoba mi się. I no czucie, do czegoś jeszcze mogę doczepić, minus to sterowanie. Nie jest tutaj na kierownicy takie to odczuwalne. Jakbyśmy może to... Nie wiem, czy tam nie powinienem był podjechać. Nie, dobra. Ale zobaczymy, może się okaże, może faktycznie tam powinienem zaparkować. Albo dookoła objadę. W sumie tam mogłem wjechać, tylko nie wiem, czy tam przez chodnik będę przejechał. Ale dobra, tak czy inaczej, no ten feeling tego sterowania, tego kierowania. Tak, to jest tutaj, tylko że tam musiałbym przez chodnik przejechać. Mógłby być fajniejszy. No i ten force feedback muszę poprawić, bo on czasem łapie, czasem nie łapie. Jest to wina gry, bo sprawdzałem na innych gierach, to dosyć fajnie jest to odczuwalne. Choćby nawet w Tourist Bus Simulator, który też będę streamował, jest naprawdę fajna giera. Podobała mi się możliwości tam, jeśli chodzi o otwieranie luków bagażowych, drzwi, zapalanie światełek, takich innych rzeczy. To jest mistrzostwo świata. Ale no, zobaczymy. Muszę popracować tutaj do tych drzwi, tak przechodzę przez te tekstury, to wszystko. Ale dobra, no jakoś to przeboleję. Dobra, podpiszemy się. O. Odbierzemy wszystkie cztery ładunki. Podsumowanie. Ktoś mnie tu ścięło. A, będzie mi teraz
komputer przeliczał trasę. Dziwne jest, że jak komputer zaczyna bawić się w nawigację i ustawianie trasy, dokąd mam jechać, gdzie, potrafi się grubo, grubo zwiechnąć. Ale z tego co widzę, to ja mogę coś jeszcze zabrać. Więc może byśmy jeszcze podejrzeli, jak wygląda nasza logistyka. I ułożymy to, wszystko jedzie w to samo miejsce. Czyli mamy 7000 kilo, a możemy przewieźć 8750. Śmiało możemy coś jeszcze dobrać. Zobaczmy tutaj, jak na miejscu jesteśmy, czy coś do Magdeburga jesteśmy w stanie dostarczyć. Ewentualnie niżej coś. Jest Magdeburg i mamy 1750. No jak, że tak powiem, w mordę strzelił, no. Po prostu piękna sprawa. Muszę znowu ją stąd wydostać. Odebrać jeszcze jedną przesyłkę. Okej, okay, ładunek jest. Zamykamy, wsiadamy. Sprawdźmy jeszcze raz. I mamy 100%. Nie przeładowaliśmy, jest ok. Chociaż tak w tym momencie to nie ma znaczenia, bo tu nie ma policji, nikt nas nie ściga. Autobanie możemy, ile fabryka dała. Czerwone światło, nieważne, jest, nie jest. Można jechać ile się chce. Dobra. I lecimy. Fajnie, muszą jeszcze to zrobić, ogarnąć z tą policją, z tymi skrzyżowaniami na czerwonym, żeby nie przejeżdżać. Fajne jest też to, że ciężarówki inne, inni kierowcy, którzy tu jeżdżą, te nopki, przejeżdżają na czerwonym świetle. Łamią też przepisy. Ale irytujące jest to, że czasem na drodze, na autobanie potrafią po prostu z niczego mocniej zahamować. Jeśli dobrze pamiętam mapkę, to powinniśmy chyba w prawo pojechać, czy w lewo, przepraszam. No i trzeba uważać na nich, bo potrafią się nie zatrzymać, tylko po prostu kita i prosto. No i chyba jednak w prawo powinniśmy jechać. Będzie zawracanko będzie na tym. W prawo. Czy ułoży we mnie, czy się zatrzyma? Puścisz mnie? Gdzie mnie puści? Jedzie. No ten też mnie nie puści. No, zaraz będzie szlifowanko. Dobra. Ogarnęliśmy jakoś ten temat i lecimy dalej. Czas? Wiesz, nie musisz od razu brać tego tak poważnie. Nie, spoko, nie biorę tego poważnie, ale jest to cenna uwaga, także... Także dzięki za podpowiedź. Nie, faktycznie, mimo że jakby to było widać tutaj, co się dzieje na tym moim panelu, że tutaj guziki wciskam i kręcę jednak tą kierownicą, to może faktycznie będzie to jakoś bardziej interesujące dla tych, którzy gdzieś to tam będą sobie przeglądać, czy to na streamie, na bieżąco, czy też później oglądając sobie. Przeglądając, tak. Lecimy prosto. Także mówię, gierka jest spoko, tylko że no po jakimś tam czasie się nudzi, bo no nic się tutaj nie dzieje. No Eurotrack teraz już z tymi wszystkimi modami, tak jak ja mam sporo modów. Ale to opowiem o tych modach, jak będę grał już w Eurotracka, teraz nie będę zanudzał inną gierką. Ale tam się coś dzieje, tam się jedzie, różne samochody, różne wydarzenia na drodze. No jest ta gierka już, ale no wiadomo, Eurotrack jest na rynku już dłuższy czas. Jest cały czas rozwijany przez twórców. Dodają jakieś tam nowe mapki, ale przede wszystkim rozwijane jest przez moderów, tak? Moderzy robią ogromną robotę, jeśli chodzi o tę grę, jak w większości w takich grach. Nie oszukujmy się, ale tak jak Farming Simulator 19 istnieje w tym momencie tylko dlatego, że moderzy tam robią robotę, dodają te wszystkie rzeczy, nie? Bo samo to jakby to twórcy wydali i nie byłoby modów, to nie wiem, czy ktoś tego farminga tak naprawdę wygrał. Bo tam jest po prostu płasko, nudno i mimo to, że dodali, nie wiem, John Deere'a i dodali konie, powiem szczerze, że tutaj jakoś no,
dupy nie urywa, nie? No ale jak już damy inną mapkę i te wszystkie sprzęty i tamte poprawki graficzne i tak jak teraz niedawno wyszło coś takiego, że ten ciągnik czy sprzęt może się jakoś tam niby zakopać, zapaść w tym ich silniku, no tak to nazwę, bo ten silnik mają troszkę zrypany. No to no, można w to grać, da się w to grać. No i przede wszystkim sezony. O, nie zapomnijmy o najważniejszej rzeczy w farmingu, który no, powoduje, że dużo ludzi w to gra, no to są sezony. Bez sezonów to zaraz się czerwone zapali, ale już nie będę hamował, lecimy dalej. Teraz znowu stać na czerwonym. Tym bardziej, że tutaj jakoś mandatu nie dostaniemy. Możemy sobie pozwolić. Elo! Witam, witam na streamie. Tutaj coś podskoczył kolega na studzience. Także polecimy. Prawa i lecimy. Widzę, że chłopaki zamulają. Będziemy się bawić tutaj w jakieś takie. I tu już jest prawo. Włącza się do ruchu. Też widzę, podskoczył na studzience. Gdzieś tutaj z teksturą, przy którymś wyjeździe z Berlina jest problem przy niedużej prędkości. Force feedback się odzywa i ta kierownica się trzęsie. Ja nie pamiętam przy którym wyjeździe. A było też, nie pamiętam w którym miejscu, jak testowałem wcześniej tą gierkę, to przyłożyłem w ścianę. Na poboczu faktem troszeczkę zjechałem na bok, uderzyłem mikrofon, sorry. Zjechałem troszeczkę na bok. Ale normalnie przywaliłem w ścianę, nie? Niewidoczną jakąś teksturę pozostawioną przez twórcę. No ale to jest normalne też w takich grach, nie wszystko da się ogarnąć. Nie zawsze da się wszystko usunąć. O, właśnie na pobocze zjechałem i już mnie zaczęło trzepać. Trzepałem trochę. A, nie zatrzymam się. Nie. Dobrze, tylko 2% ładunku. To jest właśnie to, że oni się zatrzymają dosyć szybko. No, może nie wiem, no tak troszeczkę nie czuję tego, żeby te 8 ton, które mam na pace, podczas jazdy miało jakiś większy. Neutralny włączony. Żeby to miało jakiś większy wpływ przy prowadzeniu ciężarówki. Ja znowu, kiedy hamuję, to wydaje mi się, że to jednak ma wpływ na drogę hamowania. Ale przy prowadzeniu ciężarówki to ja nie czuję tego, żebym miał 8 ton na ciężarówce. Ale mówię, no gierka jest, może nie wiem, no, chyba już wyszła z tego wczesnego dostępu. A tak czy inaczej, no cały czas jest rozwijana. Aczkolwiek te update'y wychodzą dosyć rzadko. Mogliby troszeczkę te update'y przyspieszyć pracę nad tym projektem. No, gierka naprawdę jest spoko. No, może nie za takie pieniądze, jak oni sobie wołają. Ale klucz z tego, co pamiętam, na CDK do Steama promocji można wyrwać nawet chyba za 40 zł, także 40 zł za tą grę można jeszcze dać takie pieniążki. Aha, czemu haha, co tam? A, że wypadek, że przyłożyłem. Zdarza się. Oni tu w ogóle na siebie wjeżdżają przed chwileczką z tyłu. Zdarzają się także tutaj, jeśli chodzi o ten sztuczną inteligencję, te nopki, całe AI, to jest no do przerobienia, czy no do dopracowania, bo to naprawdę czasem to jest masakra. Na prostej drodze jeden jedzie wcześniej, zwalnia nagle z tyłu, ten drugi wali w niego bez sensu, później wali znowu, później coś, to próbuje go przepchnąć, tak jakieś dziwne zachowania tych samochodów. A już w ogóle zrzuty, nie wiem, czy przyjrzyjcie się z przodu, tam daleko, daleko. Teraz jak jadę na wprost, o, jak ciężarówki są zrzucane znikąd, nie? Samochody, o, pach, następna, nie? Przyjrzyjcie się, po prostu o, jest, pach, następna spadła i spadła. Po prostu są zrzucane, nie? Wczytywane są w tym momencie, nie wiem, czy nie mogą tego jakoś inaczej zrobić. No tak jak w Eurotrucku, no to nie widać jest tego, żeby gdzieś tam daleko z przodu nagle
był zrzut samochodów, nie? No jest to dziwne. To samo się dzieje też z tyłu, nie? Auta, które pojawiają się za mną, które mnie później doganiają, to taki po prostu zrzut, nie? Jest taki bam, jestem na drodze, bam, jestem na drodze, nie? I gonię cię. Wyłączę tutaj ten, 6 godzin jeszcze jazdy. 90, już na 8000, no ale nie będziemy się tutaj bawić w jakieś... Pewnie trzeba zwrócić uwagę na samochody, bo mówię, no chwila, moment i może być... Może być zderzenie z rzeczywistością, tak jak tutaj na przykład teraz w tym momencie, nie? Bazin będzie się kończył. Ja nie wiem, jak ta ciężarówka tutaj z boku się, czy mnie nie zepnie z drogi, nie? A, na przykład zobaczcie, nie? Co tu się dzieje? A, jest masakra, nie? To trzeba tak uważać. No, ale no co, poczujemy. No może to poprawią, jeśli nie, no to szkoda. Cóż, będzie można powiedzieć, że Niemcy są leniwi, ktoś zaczną, a nie skończą. Ale to nie tylko. Ogólnie mapka dosyć fajna, są całe Niemcy. Dróg nie jest jakoś tak zbyt dużo, ale jak na razie jest ok. Pas. Jak sobie lecę. Jeszcze jeżeli ktoś tam jest na streamie, mam prośbę. Jak słychać jest mój głos, to co mówię, w stosunku do dźwięku z gry? Czy gra nie jest za głośno? Czy jestem w miarę dobrze słyszalny i wyraźny? Mam w miarę dobrze to ustawione, ale jeżeli ktoś tam jest jeszcze, to mógłby mi napisać, czy jest w miarę dobrze, czy jednak gra troszeczkę ciszę. Już jakiś korek robi na drodze. A no i co mi brakuje? Radia mi brakuje tutaj. Żeby zapodać sobie radyjko podczas jazdy. Oczywiście mogę sobie włączyć jakiś Spotify, czy jakieś tam inne coś, ale jakby było radyjką, to nie byłoby głupie, tak? Byłoby dosyć fajne. Tak jak w Eurotracku, no to tam można sobie ustawić radio online. Zwyczajnie mam jakąś RMF-kę. Dosyć fajnie się jedzie, bo to na bieżąco, są wiadomości. Także jest urok tej jazdy. A w Tourist Bus Simulator, no tam to już w ogóle radyjka są. Takie hity lecą na tych stacjach, że aż naprawdę aż się chce jechać z tymi ludźmi. Nie? W ogóle tam ta gierka jest też specyficzna, całkiem fajna. Nie? Ale to kiedyś w nią zagramy, to opowiem o niej. Aczkolwiek wiadomo, internet jest pełen. Tych gier na YouTubie są już wszystkie, już tam już nie jeden opowiedział, nie jeden zrecenzował, no ale jak coś tam swojego dorzucę. Wim się zatrzymał? O, to niedobrze. O, niedobrze. A, no to fajnie, że mnie dobrze jest słychać. O, wycofałeś, widzę. Dobra, okej. Okay. Czyli stream poszedł dalej. Gitara. Bardzo się cieszę, że jest mnie dobrze słychać. Kupiłem zupełnie inny mikrofon, brzmiałem. Liczyłem właśnie na to, że będzie dobrze. Zastroiłem go sobie, poustawiałem tam te wszystkie bramki, szumy i inne rzeczy, że mam nadzieję, że jest gitara. Może być wina twojego neta, może być też wina ode mnie, prawda? No wiadomo, jest to stream. Łącze? Nie, no łącze to powinno wyrabiać. Nie ma problemu tutaj w tym momencie mam, jeśli chodzi o upload, to jest 30 mega. Ja mam ustawione 18.
skacze do 20, także jest jeszcze 10 zapasu, to jest sporo, 10 mega uploadu to jest sporo. Także no nie powinno być problemu, ale bywa różnie, tak, do mocy. To tylko rzeczy, jest to tylko przesył, gdzieś się coś może zwiesić, czy tak, to jest normalne. I mówię, no jest to mój pierwszy stream od jakiegoś czasu na PC-cie, bo przerzuciłem się później z powrotem na konsolę, chociaż mało tam streamowałem, nie bawiłem się w jakiś, po prostu sobie grałem, nawet często nic nie mówiąc w ogóle, po prostu sobie grałem, więc jest to powrót taki troszeczkę na PC-ta. Ustroiłem sobie, poustawiałem, trochę pooglądałem tych filmików, co i jak, czy na czym jechać, streamować, czy na NVQ. Czy na tym procesorze, tak? Czy na CPU, czy na GPU. W tym momencie lecimy na NVQ, czyli na karcie graficznej. Ogólnie na czym gram, to będę chciał w opisie oczywiście umieścić, jakie są podzespoły tego mojego komputera, jeśli ktoś byłby zainteresowany. No i oczywiście jakieś tam inne informacje. Ale to na spokojnie. Żebyśmy zbliżali się do Magdeburga, no chyba najwyższy czas. Widzę, że już jest dni tak sporo. Tak, jest Magdeburg, także będziemy zwalniać. Auffahren. Koniec autostrady, 60 na godzinę ograniczenie. A, i co jeszcze tutaj mogliby zrobić, tylko dla niektórych może jest to plus, minus, że jednak odczucie tej drogi, że ona jest troszeczkę za wąska, że ta ciężarówka jest prosta. Jakaś taka za chuda. I wrażenie mam, że po prostu jadę jakimś takim czymś bardzo chudym. I nie widzę świateł. Musimy się przerzucić na kamerę z góry. Z dachu wystartujemy. No to lecimy. Dużo jest fajnych rzeczy, tak jak choćby nawet skrzynia z tyłu. Przy zakrętach, przy przyjeździe widać, że ona się buja. Także jest to też duży plus. Widzimy, kierunkowskaz. No ale mówię, do Eurotrucka troszeczkę tutaj brakuje. Jeśli chodzi o samo tutaj jako symulację, jako ciężarówkę, bo dostarczanie ładunków to jest troszeczkę inaczej niż tam. Prowadzenie firmy jest podobne, tak, ale też jest troszeczkę tam. Delikatnie inaczej, ale jeżeli chodzi o samą symulację jeżdżenie, no to jednak ten Eurotrack jest fajniejszy. No. Lepiej czuć jest tą ciężarówkę, że się jednak leci tym trakiem, z tym ładunkiem, no bo tak jak teraz sam ładunek ma niecałe 9 ton razem z ciężarówką, to będzie pewnie za 20 coś tam, nie wiem dokładnie ile solówka waży. Ale tak jak jadąc ciągnikiem z doczepionym tym ładunkiem, z naczepą, no to już mamy, no nie wiem, 60 ton chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Coś koło tego chyba, skoro 60 ton. Albo mniej. Kurczę, już nie pamiętam. Tak czy inaczej, wiadomo, no solówka jest lżejsza. Mnie tam przyszło. Skrzyżowanie sobie staniemy. Telefona. Chłopaki coś tam klepią.
Fajnie oczywiście, jakby jeszcze gdzieś tutaj można było załączyć, żeby pokazywało, ile kilometrów mi zostało, nie? Też byłoby wskazane, żebym wiedział. Mam jeszcze, nie wiem, no 20, 100, 200. No z tym tachografem akurat, no to jest fajna sprawa. Teka, ujrzałem, że jest z tego 3B. Teraz, żeby nie za blisko, bo znowu nie otwarza. Wysiadamy. Być może otworzę. Radę otworzyć. Teraz oddamy ładunek. Całe 5 sztuk, tak jest. Pyk, para, 2%. Na wszystkim. No, nie tak źle. Jakaś kosiura wpadła. Ale nie będę na razie zamykał. Idziemy do kabiny chwilowo. I zobaczymy. Oczywiście jakieś maile, że dziękujemy, 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 dziękujemy. Oczywiście, że dziękujemy. O, tutaj twoje obecne dane biznesowe. Srotututu. La. Mamy drugi poziom, aczkolwiek nie wiem też, co to znaczy. O! Mamy kolejną przyczepkę. Do solówki i nie tylko. O, proszę. I elegancko. I mamy coś nowego. Pojazdy. Tu nie mam nic do zakupu. To jest to, co mam. Mam, muszę to ogarnąć. Pojazdy. Czepy. A, mam jedną. No, faktycznie mam tą. Czy też tę. A tu mogę dokupić. Preferowałbym jednak coś takiego, bo jeśli chodzi o skręt tutaj z takim dyszlem, to nie radzę sobie, przyznam się szczerze. Także wolałbym jednak tutaj prosty. Ładowność 12 ton. No to już mógłbym troszeczkę wozić. Ciekawe, jak to jest z rozładunkiem. Czy ja muszę najpierw przyczepę, później ten, czy mogę podjechać razem? Ciekawe, ciekawe. Dobra, ale to może za jakąś tam chwilę. Jaki taki ciężarówkę będę mógł jakąś inną kupić? Jeżeli w ogóle jest możliwość kupienia ciężarówki. Dobra, wrócimy do Berlina. Co mi tutaj tego? Dobra, musisz się ewakuować. No, no spoko, dobra. Spoko. Pozdrów kolegę, który ci patrzy cały czas w telefon. Albo pozdrawiamy, Boże, w ten sposób. Dobra, polecielibyśmy powrotem na Berlin, bo tam mam moją ciężarówkę. Tą ciężarówkę byśmy może podprowadzili tam gdzieś do tego, do bazy. Zakupili nowe ciężarówki, znaczy nowe te naczepy. Także, żeby nie lecieć na pusto, oczywiście wiadomo, trzeba coś zabrać. A że jestem na serwisie, to sprawdzimy najpierw, co mamy tutaj. Dobra. Pyk. Bardzo ładny ładunek. Doda mnie się to. Berlin. O, ładna kasa. Podoba mnie się to. Dobra kasa tutaj widzę jest w tym serwisie. O, kolejna dobra kasa. Podoba mnie się to. Tylko teraz tak. Tu mamy 2800. Z powrotem mamy 2800. To mamy 5600. Już mamy 7 z kawałkiem. To już będzie sporo. Będzie sporo. Dobra, na razie może załadujmy. Tak, oczywiście odbieram ładunek. To ja, tak, tak. Rzucimy okiem. No jeszcze jest. Wow, jeszcze sporo miejsca. Dobra, nie będę wsiadał. Zrobimy to z pozycji takiej. A mamy... Coś mało mamy. 5250? Już śmiało.
Ile tu jeszcze możemy? 3 tony z kawałkiem możemy jeszcze dopakować. Lecimy. Co jeszcze na Berlin mamy? 2 tutaj mamy. Coś może większego, zobaczmy. Berlin. 2800. Berlin 1100. Berlin 2800. Dobra, cena. Dobra, bierzemy to 2800. Bierzemy 2800. Dostarcz. No i jeszcze coś może. Już i przeładujemy. Mamy 1400. Mamy 2100. Co jeszcze tu mamy? Berlin, 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 Berlin. Dobra, bierzemy tamto. Gdzieś tutaj Berlin 200, 3800 z kawałkiem. Tak jest. Idziemy odebrać ładunek. Bierem. OK. I co, jesteśmy pełni. Dobra. Zerknijmy, jak wygląda sytuacja. O, grubo przeładowaliśmy. 15% ponad. Dobra, trudno, jedziemy. Tak nam nikt nie będzie przecież tutaj jakoś mówił. Mamy za dużo. A, moment, 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 moment. Ile mam czasu? 4 godziny, śmiało dojadę. Oj, chyba się wolniej zbiera teraz. Albo mi się wydaje. Szybciej biegi przerzuca. Tak, chyba ten przeładunek jednak ma wpływ teraz już. Ja kierownicy może nie odczuwam tego, bo ten force feedback jednak, kurczę, no nie jest dopracowany w tej grze. Ale wydaje mi się, że tak, droga hamowania i już muszę docisnąć mocniej. I to zbieranie się tej ciężarówki, że jest przeładowana, jest odczuwalne. Także tu akurat duży plus też dla twórców. Co my tutaj mamy? Chłopaki ciągle coś wypisują, mamy zielone, jedziemy. Piszą, że SnowRunnera będą kupowali, także pewnie ja też kupię. Oni będą na konsoli grali. Ja raczej na PC-cie będę się bawił. Skorkowanie na drodze. Prum, 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 prum. Prum, 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 prum. Paliwko. Zużycie tutaj to jest takie znikome. No, jest, jest ciężar, jest odczuwalny. To duży plus. No jedziemy, 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 jedziemy.
Myślę, jakby tutaj tą kamerkę drugą zapiąć i zrobiłbym tutaj. Chyba w ten sposób. Rozdział zapodał. To byłoby dobre z tej perspektywy. Pomyślę. Myślę, jest to dobry pomysł. Nie powiem, że nie. Jedź, 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 jedź tym busem, jedź. No nigdy z tego Magdeburga nie wyjadę. No i lecimy na trasę. I elegancko, ile fabryka dała. Lecimy na Berlin. Szkoda, że nie pokazuje właśnie. No, mamy 3 godziny jazdy jeszcze. Paliwo to praktycznie w ogóle się nie ten. Mamy 12 bieg. Ale no kurde, nie pokazuje ile kilometrów. Lecimy na 90, fajnie, ale ile do celu? Zamy. Za mola busem. Nie wiem co to było, ale mi kierownicą zatrzymało. Jakaś dziura w drodze. Podobnie. Albo po prostu błąd gry. Większe zużycie paliwa to powinno być też, kurczę, bo przecież jak ja cisnę mu teraz, praktycznie cały czas sandał jest. Leci 90. Nie wiem ile on ma tam obrotów w tym momencie, nie widzę. Ale ten przepał powinien być sprawy. Tam jest na dole 979, to już ile kilometrów zrobiłem tym pojazdem? Chyba tak. A 25,8 to nie wiem co to jest, temperatura powietrza? Na dole widzę jakieś takie koło tego, jak on tam się nazywa. Dobra, to później sprawdzimy. Będę pamiętał, bo teraz na drodze to nie chcę. To się może źle skończyć. 985 to jest chyba ile kilometrów już zrobiłem tą ciężarówką. 25,8 to chyba temperatura na zewnątrz.
Muszę pamiętać, że jakby się coś działo, to ja tutaj nie wyhamuję tak łatwo. Sobie lecę elegancko, ładnie, ale... Jakby coś, to będzie niezły ząb, no to żeby tam ktoś dojechał z tyłu. Koncentracja. O, no właśnie. I tamto, co się tak zatrzepało, to przyłożyłem w tamte auto. Teraz też obtarłem się o auto, że nie mam zniszczenia ładunku. Koleś dalej niewzruszony jedzie. Ale spoko. No tu skierowanie przy większych prędkościach jest takie łatwe. Mówię, ten feeling tej jazdy, to czucie nie jest takie, jakby się można było spodziewać, że czuć, że te wielkie koła jadą po tej drodze. Mi się tak troszeczkę ślizgają, że tutaj trzeba uważać. Po prostu troszeczkę taka jazda po lodzie. Berlin, 500 metrów. Będziemy zaraz zjeżdżać. Nach Berlin. Dużo fajnie jest w Eurotrucku albo w tym Turist. Bus Simulator, tam jest lepiej. Lepiej się czuję. Przy dużych prędkościach to tarcie i to wszystko jest tak już fajnie, fajnie. No tutaj jest AG. Zobaczymy, no może to poprawi. I tak dobrze, że Gierka wspiera w pełni kierownicę tego Logitecha G29 i ten mój side panel. Tak, bardzo fajnie, że to jest w pełni wspierane. No ale mogliby coś z tym zrobić, bo tak jak mówię, ja sobie kierownicą ruszam. Właśnie paka z tym fajnie rusza. I no nie jest to odczuwalne tak naprawdę. Że ja jadę takim rakiem, który waży dobre 20 ton razem z ładunkiem jak nic. Więc nie jest to odczuwalne na kierownicy. Trzeba będzie do nich napisać po prostu, żeby to gdzieś jakoś coś zrobili. Chyba, że ja w ustawieniach mogę to jakoś tam sobie przestawić. Przestawiam, obawię się, zobaczymy. Może będzie jakoś odczuwalne bardzo. Chociaż już przy przełączeniu z tego prostego na ten realistyczny, już w tym momencie wydaje mi się, że powinny te ustawienia się z automatu przerzucić, przełączyć. Prawie godzina live leci. Co mi tu pokazują, żebym się gdzieś nie wyłożył. Zużycie procesora znikome. 50 klatek trzymamy, zielone światło. Także jest ok. Gdy ja do Berlina rozładuję, to będziemy kończyć na razie tego streama. No, oczywiście wrócimy do tej gry. Nie tylko do tej. Będziemy się bawić w różne inne symulatory. Ale też w jakieś strzelanki sobie pograłem. Bardzo Horizon oczywiście chciałbym też sprawdzić. Ale to wszystko w swoim czasie. Brakuje radia.
spokojnie trochę bez tego radia. Już zielone, mogę jechać, mogę jechać. No i widać wieżę przed nami, także jedziemy w stronę Berlina. Jest Berlin. Herzlich willkommen. Skręcać. Ciśniemy się tutaj teraz. Elegancko. Do przodu kita. O, sorry, Marce, nie zauważyłem. Elo. Trochę się tu skoncentrowałem na jeździe. Się zamyśliłem chwilę. Elo, elo, witam. Jak tam zostało? Godzina z kawałkiem. Jazdy bez trzymanki. Będziemy skręcać w lewo i mamy już nasze miejsce docelowe. Trzeba skręcić. Żeby nie przyłożyli w nas. Jeżdżą jak chcą.
Ręczny na luz. Podejdę, otworzę. Jest tak. I pyk. Ale jak jeden ładunek tylko tutaj? Okej, okay. A co zresztą? Dziękujemy. Ja również dziękuję. A, i reszta na górę. No dobra, okej. Okay. Bliżej bazy. Żeby wrócić, mi to pasuje. Zwróciłem nawet uwagę, że mam różne miejsce. Ale to nie kłopot. Czas na tachografię jeszcze mamy. Pozbyliśmy się ponad gabarytu. Mieliśmy troszeczkę 15% za dużo. Mam dopuszczalny ciężar. I teraz nie pamiętam. W prawo, w prawo. Chwilę sobie zrobić przerwę, troszeczkę wstać się, rozprostować. Siedzę z godzinę. To nie jest zbyt korzystne dla pleców i ogólnie dla zdrowia. Trzeba będzie się troszeczkę ruszyć. No, po krawężnikach jeszcze. Lecimy prosto, tak? Nie. No, ruszaj, 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 to master. Wyhamuję? Nie wyhamuję. Muszę uciekać. Reakcja odpowiednia. No jedź pan. Reklama Fernbus była. Jeszcze będzie zapodać sobie tego Fernbusa, pobawić się, zobaczyć jak to wygląda. O, co wy ci zabili warku? To grubo. Warka grasz? Co zrobisz? Bywa. Też jak graliśmy niejednokrotnie, straciliśmy jakiegoś różnego małego lub większego zwierzaka. Pamiętam jak kolega Snoop, którego oczywiście pozdrawiam gorąco, stracił swojego krokodyla. One się tam nazywają. Momento, jak one się nazywały? Nie tego co skacze, tylko tego dużego takiego. Bo tam są dwa, nie? Jest ten taki jeden, co skacze i ściąga na przykład z siodła i ten drugi. Tak jak on się nazywał? Nie pamiętam. No tak czy inaczej stracił go, znaczy stracił. No własne życzenie, bo myślał, że jest taki kozak, że pokona wszystko, no i co, poszedł. Zaatakował tam coś, nie? No to niestety został zrzucony z siodła, z tego swojego krokodylka. Zginął.
Ale no baza była w miarę niedaleko. Wziął inne zwierzę, żeby szybko tam pojechać. Już mówił ciorc z tym ekwipunkiem, ważny do tego, żeby tego krokodylka, bo pamiętam, wtedy graliśmy jeszcze na oficjalnym serwerze. On go dosyć długo oswajał, bo później przeskoczyliśmy na serwer prywatny i bawiliśmy się na Nitrado, na serwerach prywatnych. No to poleciał tam innym dinkiem, żeby uratować tego krokodyla, no ale niestety w drodze, tak w połowie drogi, wyskoczyła informacja, że niestety został zamordowany. No i a my się troszeczkę śmialiśmy, no ale koledze było bardzo przykro. Mikrofon wyłączył nawet. Gadał, 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 gadał. Po chwili pojawiła się właśnie, to pojawił się napis, że zginął. No i Damian stwierdził, kolega snu, pozdrawiam, że chłopaki muszą na chwilę wyciszyć mikrofon. Nie wiem, czy tam w ciszy siedział, czy rzucał mięsem, czy mu przykro było, no nie wiem, no ale no, zżył się trochę, tak powiedzmy, z tym krokodylkiem, bo jednak oswajał go tam. No nie wiem, sporo go oswajał. Oficjalny serwer, on tam dosyć wysoki poziom miał. No ale no niestety przez własną, można by powiedzieć, głupotę go stracił. Dla nas to była troszeczkę taka zabawna sytuacja, dla niego mniej. No ale no, jakoś to przecierpiał. Bo taką mieliśmy sytuację kiedyś, jeśli chodzi o coś, że tam straciliśmy. No później na prywatnych serwerach, to tam traciliśmy zwierzę za zwierzę, ale no wiadomo, to był prywatny serwer, mieliśmy swoje ustawienia, w miarę szybko się oswajało, rozmnażało, krzyżowało i no, bawiliśmy się we wszystkie możliwe strony. Więc później to już zupełnie inaczej wyglądało niż na oficjalu. Ale z Arkiem skończyłem dawno temu, szedłem. Platynowałem na konsoli. A faktem, że bossów pokonałem, no jakoś tam pomagałem sobie, tak, żeby tę grę zobaczyć, przejść, bo to nie jest takie proste na oficjalnie. Na większości niestety samemu grałem. Ale no, do czasu się spędziło. W tej grze, w Arku dokładnie. Okej, moje pieniędzore. Tak jest. Wszystko dowiezione na czas, bez uszkodzeń. I okej. Dobra, lecimy na bazę. Nic nie będę na razie zabierał. Zaznaczymy sobie na mapie naszą bazę. Czy chcesz dodać? Tak, oczywiście chcę dodać. Jakieś podziękowania, oczywiście. Za to czy tamto, level drugi 78 tysięcy. O, jak dopiero zacząłeś, to fajnie, ale grasz na jakimś swoim serwerze, czy na jakimś wynajętym? Gotówka, pracownicy, pojazdy, przyczepy, jedna. Trzy mogę posiadać. A, to o to chodzi, dobra. Ile ja tutaj mam? 17 minut, to powinienem dojechać. W lewo tu się chyba wie. Zobaczmy, czy jakiś wariat nie leci. Tak jak mówiłem, dojadę do bazy, zaparkuję i na razie będę kończył streama. Chwilę z tą grą, o chwilę obecną. Oczywiście dzisiaj pewnie coś jeszcze zagram. Telefon ci zwariował? Się w Transformersa nie zamienił. Jest różnica. Teraz delikatnie wciskam hamulec i ciężaróweczka się zatrzymuje. Przyspieszać też przyspiesza szybciej.
A z tym ładunkiem to jednak było walne, że mam 9 ton na pace. Zbliża się. O, skończyła się. Dobra, koniec pracy. Już jadę odpocząć. Mam, że zdążę dojechać, ale trochę stanąłem i dupa. A jest zielone, jest zielone. To lecimy. Gdzieś baza powinna być z lewej strony. Wszystko jedno, w którego boksa. No już moment, parkuję, no dajcie chwilę. No i co? Zgasimy. Moment. Zgasimy światła. No i ten tutaj przełączymy. Na odpoczynek. Odpoczniemy. Dobra. Odpoczynek zaliczony. Na razie wyjmę kartę. Sprawdzimy tylko jeszcze tu moją firmę. A e-maile, skasuj wszystko, to mi jest niepotrzebne do niczego. Zobaczymy finanse. No, rosną finanse, jest gitara. Dochód minus coś tam, nie wiem czemu mam, ale dobra. Całkowity. Nie wiem, to będziemy myśleć później, o co tu chodzi. No i pasowałoby w końcu zatrudnić kogoś, przesiąść się na tą większą ciężarówkę i... a tamten niech jeździ solówką. Ale zobaczymy, pomyślę jeszcze. Dobra, tak czy inaczej, dzięki za oglądanie, czy to streama, czy później już samego filmu po streamie. Oczywiście wrócimy do tego. Pozdrawiam wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej.